proszę powiedzieć, może takie bardzo, nie wiem, trudne albo banalne, w zależności od Pana oceny, pytanie zadam. Jaka jest Pana hipoteza związana z katastrofą smoleńską? Prowadząc moje własne badania i przyglądając się analizom moich kolegów, wydaje się, że najbardziej spójną hipotezą jest hipoteza wybuchu w skrzydle lewym, jakieś 50 metrów za brzozą, a może już przed brzozą. Następnie duży wybuch w kadłubie i rozpad tego samolotu jeszcze w powietrzu. Wszystko na to wskazuje, porównanie z innymi katastrofami potwierdza, że w sytuacji, kiedy jest tyle drobnych fragmentów, rozsypanych układ rozłożenia tych dużych części na zewnątrz wrakowiska, małych części w środku, to wszystko wskazuje na eksplozję w powietrzu. No i oczywiście fakt, że wszyscy zginęli. To jest determinujący. Nie ma takiego drugiego przypadku samolotu upadającego z 30 metrów z prędkością 270 km na godzinę, żeby wszyscy zginęli. Po prostu nie ma takiego drugiego wypadku. To jest jedyny, który tak wygląda. Nie mówiąc o tym, że nawet jak bardzo ci pasażerowie są czasami zniszczeni, to również jest to niezgodne, że tak powiem, z możliwością upadku samolotu nawet do góry kołami na miękką ziemię. Także to jest hipoteza, którą ja wygłaszam i gdzie tylko mam okazję ją wygłosić.